Witamy wszystkich bardzo serdecznie na koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Witamy wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. Wszystkich, których interesuje los ojczyzny i którzy chcą w duchu patriotyzmu świętować wolność i polską niepodległość. Dzisiejszy koncert Niepodległość to historia w piosenkach. Pierwszy mam szczęście witać Was jako żołnierzy wolnej, niepodległej Polski. Widzieliście mnie w chwilach trudnych, kiedy serce i charaktery łamały się jak szkło. Żołnierz lubi triumf, żołnierz lubi marzenie i zwycięstwo. Ja zaś prowadziłem Was w ciemności. Nie bałem się, że się złamiecie. Wiedziałem, że pozostaniecie wierni ojczyźnie. Koledzy, zakończę okrzykiem, za który dziadowie i ojcowie ginęli. Niech żyje Polska! Niech żyje!
nie była witanym z odrazą. Czekamy Ciebie, Tyś potęga tłumu, z wydlęciałego pod Twych rządów knutem. Czekamy Ciebie, byś nas zgniotła butem, swego zalewu i haseł poszumu. Żebyś Ty wiedział, jak to bardzo boli nas, dzieci wielkiej, niepodległej, świętej, skuwać w kajdany łaski Twej przychodni. Yeah.
Blisko Polska łąka, piękna nasza, Polska cała, by ta Polska ocalała. Ale jeszcze my żyjemy, wszystkim w koło pokażemy, jak bojować, jak wygrywać. Sprawiedliwie i gorliwie urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce. Chciałbym podziękować współorganizatorom dzisiejszej uroczystości, panu dyrektorowi Domu Kultury w Strzelnie, panu dyrektorowi Zespołu Szkół w Strzelnie, panu Kieślikowi i Piotrze Zaczynowi. Zapraszam. No i przede wszystkim panu burmistrzowi Januszowi Chudzińskiemu. Panowie, bardzo dziękuję. Marszałek ma ciężkie życie. Nie byłoby tego przedstawienia, gdyby nie opieka rodziców. Serdecznie Państwu dziękuję za pomoc w przygotowaniu dzieci. Bez Was na pewno byłoby to niemożliwe.
No i dziękuję przede wszystkim nauczycielom, wychowawcom, wszystkim tym, którzy brali udział w przygotowaniu. Będę wyczytywał nazwiska tych opiekunów i będziemy ich zapraszać na środek. Może pani rektorze. Podziękowanie dla Darii Gawędy. Jeden tekst odczytamy. Podziękowanie dla Jakuba Kowalskiego za wspaniałe zaangażowanie i włączenie się organizację lokalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Dziękujemy za poświęcony czas i piękną postawę patriotyczną. Podziękowanie dla Adama Szymańskiego. Podziękowanie dla Krzysztofa Tomaszkiewicza. Tomkiewicza, przepraszam. Dla zespołu Gaja pod kierownictwem pani Grażyny Adamskiej. Podziękowanie dla Maji Królak. Podziękowanie dla Szczelnińskiej Orkiestry Dętej. Podziękowanie dla uczniów zespołu szkół strzelnie, szczególnie klasy drugiej LO. Podziękowanie dla zuchów i harcerzy pod kierunkiem pani Koniecznej, pani Matuszak i pana Łuczaka. Podziękowanie dla chóru Piosenki Legionowe pod kierownictwem pani Agnieszki Krawczyk. Podziękowanie dla grupy tanecznej pod kierownictwem pani Renaty Lesnał. Podziękowanie dla chóru Preludium pod kierownictwem pani Arlety Kluczyńskiej. Podziękowanie dla grupy lwowskiej pod kierunkiem pani Joanny Kubiak. Podziękowanie dla grupy tańczącej tango z klasy 5 i z klasy 2 LO. Podziękowanie dla Zuzanny Żuchowskiej z klasy z zespołu szkół strzelnie. Podziękowanie dla Jakuba Zypały. Podziękowanie dla pani Wiesławy. Podziękowanie dla Mikołaja Boruckiego. Podziękowanie dla pani Małgorzaty Mierzejewskiej. Podziękowanie dla pani Aldony Matusza. Podziękowanie dla Jacka Łuczaka. Podziękowanie dla Moniki Osowicz. Podziękowanie dla Piotra Lewandowskiego. Podziękowanie dla Violetty Koniecznej.